Obracamy trójkąt PIN o minus 270 stopni dookoła początku układów współrzędnych. To jest trójkąt PIN i mamy narysować obraz tego trójkąta w podanym przekształceniu, wykorzystując ten interaktywny wykres. I ważna uwaga, obrót o dodatni kąt to obrót w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Dodatni to w tę stronę. To kwestia umowy, ale taka jest najczęściej konwencja. A obracamy o kąt ujemny, czyli w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. I wykorzystamy ten wykres interaktywny. Klikając w dowolne miejsce, można narysować punkt, można też niepotrzebny punkt przeciągnąć do kosza i go zlikwidować. No to zastanówmy się, jeżeli obrócimy wierzchołki tego trójkąta o kąt minus 270 stopni dookoła początku układów współrzędnych to gdzie obraz każdego z tych trzech punktów powinien się znaleźć. Zastanówmy się najpierw, co dokładnie oznacza kąt obrotu minus 270 stopni. Narysujmy sobie układ współrzędnych oś X oś Y. Tu mamy punkt, który chcemy obrócić, co dokładnie znaczy obrót o kąt minus 270 stopni dookoła początku układów współrzędnych. To byłby kąt minus 90 stopni. Gdybyśmy obracali dalej, to to byłby obrót o kolejne minus 90 stopni, czyli razem byłoby już minus 180 stopni. Gdybyśmy obrócili jeszcze o minus 90 stopni, to w sumie byłoby już minus 270 stopni. Czyli taki obrót to obrót o minus 270 stopni. Zauważcie, że jeżeli obrazem tego punktu w takim obrocie jest ten punkt, to możemy również dotrzeć do niego, wykonując obrót o plus 90 stopni. Obrót o minus 270 stopni i obrót o plus 90 stopni to przekształcenia równoważne dają ten sam obraz. W takim razie, jeżeli w zadaniu jest powiedziane, że mamy wykonać obrót o minus 270 stopni, to równie dobrze możemy wykonać obrót wszystkich punktów o plus 90 stopni. Wynik będzie ten sam. Obrócimy wszystkie punkty, ale skoncentrujmy się na wierzchołkach. To najprostszy sposób na przekształcanie wielokątów. Potem połączymy wierzchołki i będziemy mieli obraz całego trójkąta. Jak wykonać obrót o plus 90 stopni dookoła początku układów współrzędnych? Pomóżmy sobie rysując pomocnicze trójkąty prostokątne. Zaraz zobaczycie, co mam na myśli. Zacznijmy od punktu i i narysujmy trójkąt prostokątny, którego przyprostokątne prostokątne będą pokazywały współrzędne punktu i. A przeciwprostokątna będzie odcinkiem od początku układu do punktu i. Jeżeli teraz będziemy chcieli obrócić punkt i o 90 stopni dookoła początku układów współrzędnych, to możemy sobie pomóc obrotem tego trójkąta. Gdzie znajdzie się ten bok, jeżeli obrócimy go o 90 stopni? Teraz ma długość 7 jednostek i leży na osi ox. Po obrocie jego długość się nie zmieni, ale będzie leżał na osi oy. Zróbmy to samo z drugą przyprostokątną. Ten bok zaczyna się na osi OX i biegnie pionowo w dół o 7 jednostek, przy czym tu jest kąt prosty. Narysujmy sobie również kąt prosty tutaj. Obroty nie zmieniają miar kątów. I od tego punktu odcinek o długości 7 jednostek, ale nie pionowo w dół, tylko po obrocie poziomo w prawo o 7 jednostek. I tutaj na końcu tego odcinka leży obraz punktu I w obrocie o 90 stopni do dookoła początku układów współrzędnych. Możemy dorysować przeciwprostokątną i możemy nazwać obraz punktu I w takim obrocie, tak jak to się często robi, I'. Możemy teraz wykonać taką samą operację dla pozostałych wierzchołków trójkąta. Znajdźmy obraz punktu N. Możemy narysować trójkąt prostokątny na dwa sposoby. Zacznijmy od przeciwprostokątnej od początku układu do punktu N i narysujmy przyprostokątne tak, żeby dłuższa leżała na osi o Y. Teraz krótsza do punktu N, tutaj kąt prosty. Jeżeli teraz obrócimy ten trójkąt o 90 stopni, to ten bok, który leży o 7 jednostek długości w dół od początku układu, po obrocie będzie leżał 7 jednostek długości od początku układu w prawo. A ta krótsza przyprostokątna, tutaj jest kąt prosty i tu też zaznaczymy kąt prosty, o długości 2 będzie leżała tutaj. Tutaj też 2. W takim razie obraz punktu N będzie leżał tutaj, na końcu przeciwprostokątnej. Nazwijmy go N'. Wiemy już, gdzie leży obraz punktu I. Wiemy też, gdzie leży obraz punktu N. Znajdźmy teraz obraz punktu P. Jeszcze raz skonstruujmy to samo. Jeszcze jeden trójkąt prostokątny przeciwprostokątna, jedna przyprostokątna, druga przyprostokątna. Jeżeli ten bok obrócimy o 90 stopni, to zamiast dwie jednostki w prawo od początku układu, jego koniec będzie znajdował się dwie jednostki w górę od początku układu. Drugi bok pod kątem prostym do pierwszego ma długość 3, tutaj też kąt prosty i też odcinek o długości 3 i już wiemy, gdzie będzie leżał obraz punktu P. Jeszcze przeciwprostokątna i tutaj punkt P'. Może ta gmatwanina odcinków i punktów i kątów jest dla Was trochę myląca, ale teraz połączymy punkty P', I' i N' i będziemy mieli obraz trójkąta po obrocie. Jeden bok, drugi bok i trzeci bok i gotowe. To jest obraz trójkąta P i N. W obrocie o plus 90 stopni dookoła początku układów współrzędnych. Nanieśmy teraz obrazy punktów na wykres w zadaniu minus 3, 2, minus 3, 2, 7 2, 7 2, 7, 7, 7, 7. 7. I jeszcze raz klikamy pierwszy wierzchołek, żeby się punkty połączyły, no i zrobione. Obróciliśmy trójkąt P i N o kąt plus 90 stopni, czyli. Co jest równoważne i równoznaczne. Obróciliśmy trójkąt P i N o kąt minus 270 stopni dookoła początku układów współrzędnych. Sprawdzamy odpowiedź. Jest OK.